Poland is one of the biggest country in this region, 40 million inhabitants. Polska jest jednym z większych krajów w regionie, 40 milionów mieszkańców. To jest kraj, który możemy uznać za centrum całego regionu. Polska staje się jego lokomotywą. Wiemy też, że pozostałe kraje się rozwijają. Dostrzegam 7 takich kierunków. Jeżeli rozmawiamy o branży hotelarskiej i liczbie zajętych pokoi, jesteśmy bliscy maksymalnego poziomu. Zdecydowanie będzie się rozwijać w przyszłości w Polsce sieć i liczba hoteli. Romania really has a huge potential in terms of hospitality market. Wierzę również, że taki rozwój czeka także Bułgarię. Rumunia ma ogromny potencjał dla indywidualnych hoteli, jak również międzynarodowych sieci. Jeżeli chodzi o Orbis, my stawiamy na rozwój w kluczowych miastach. In all the key cities by our own. Talking about business traveler, I think we need to. Mówiąc o turystyce biznesowej, muszę wspomnieć kluczowe miasta w Polsce. Jest to także powiązane z rozwojem sieci Orbis. Zgodnie z atrakcyjnością jest to Warszawa, Kraków, Katowice, Szczecin, Trójmiasto, Wrocław i Poznań. To 7 kluczowych miast, w których będziemy kontynuowali rozwijanie sieci hoteli. Reszta lokalizacji jest interesująca, ale bardziej dla segmentu wypoczynkowego. Poza Polską interesującymi miastami na rozwój hoteli są Budapeszt, Praga, Bukareszt, Sofia, a także stolice znajdujące się nad Morzem Bałtyckim, na przykład Ryga, Tallinn. Są to kluczowe regiony dla rozwoju biznesu. Mamy zakontraktowanych 31 hoteli. Otworzymy je w ciągu 30 miesięcy. To oznacza, że sieć Orbis powiększy się o 30% w 2-3 lata.